Lasst uns einen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium miteinander lesen. Przeczytajmy wspólnie urywek z Ewangelii Marka. Markus 14, 14 rozdział, von Vers 1 bis 16. Od 1 do 16 wiersza. Ewangelia Marka, 14 rozdział, od 1 do 16 wiersza. A po dwóch dniach była Pascha i święto Przaśników. I arcykapłani oraz uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby go podstępem pojmać i zabić. Mówili jednak, tylko nie w święto, aby nie było rozruchów między ludem. A gdy on był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego. Stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą, na cóż ta strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł, zostawcie ją, czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona, co mogła, to uczyniła. Uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. A Judasz Iskariot, jeden z 12, poszedł do arcykapłanów, aby im go wydać. A oni, gdy to usłyszeli, uradowali się i obiecali dać mu pieniądze i szukali sposobności, jakby go wydać. A w pierwszy dzień prześników, kiedy zabijali baranka wielkanocnego, zapytali go uczniowie jego, gdzie ty chcesz, abyśmy poszli i przygotowali ci wieczerzę paschalną? I posłał dwóch uczniów swoich i rzekł im, idźcie do miasta i spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Za nim idźcie, a gdziekolwiek by wszedł, powiedzcie gospodarzowi, nauczyciel mówi, gdzie jest moja izba, w której mógłbym spożyć wieczerzę paschalną z uczniami moimi? A on pokaże wam przestronną, górną jadalnię przygotowaną i przystrojoną, tam nam przygotujcie. I odeszli uczniowie i przyszli do miasta i znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali wieczerzę paschalną. In Markus 12, Vers 12, haben wir eine interessante Stelle. W tej samej Ewangelii, w 12 rozdziale, w 12 wierszu, mamy zapisane bardzo interesujące słowa. Da wird uns gezeigt, dass die Menschen versuchten, den Herrn Jesus zu greifen. Jest tam pokazane, że ludzie próbowali pochwycić Pana Jezusa. Der Widerstand, den der Herr Jesus erlebte, wurde immer größer. A sprzeciwy, które Pan Jezus ciągle na nowo przeżywał, stawały się coraz to większe. Doch ging der Herr weiter den Weg. A pomimo tego Pan dalej poszedł tą drogą. Nach Matthäus 26 hat er alle Reden vollendet. Według Mateusza 26 rozdziału dowiadujemy się, że on po tym zakończył wszystkie swoje przemówienia. Nach Lukas 22 kam jetzt die Stunde der Menschen. A według Łukasza, zapisane w 22 rozdziale, możemy dowiedzieć się, że teraz nadeszła ta właściwa godzina, wo die Gewalt der Finsternis sich offenbaren sollte. Gdzie miała się objawić właśnie moc ciemności. Markus 13 ist ein prophetisches Bild. 13 rozdział Ewangelii Marka zawiera obraz proroczy. Somit schließt Markus 14 direkt an Markus 12 an.
I tym samym ten 14 rozdział łączy się bezpośrednio z 12 rozdziałem. Markus 14 sehen wir, wie der Knecht Gottes souverän den Ratschluss Gottes erfüllt. I tu w 14 rozdziale widzimy, jak sługa Boży suwerennie wypełnia postanowienie Boże. Aus Apostelgeschichte 4. Z Księgi Dziejów Apostolskich z 4 rozdziału możemy przeczytać haben wir diese beiden Gedanken. Dwie myśli. Auf der einen Seite die Souveränität. Oglądamy tam z jednej strony tą suwerenność Bożą, auf der anderen Seite den Ratschluss. A z drugiej strony również postanowienie Boże. Wir können diese beiden Verse gut als Überschrift über dieses Kapitel setzen. I te dwa wiersze moglibyśmy z całą pewnością postawić jako tytuł nad naszym przeczytanym 14 rozdziałem Marka. Wir lesen mal die Verse Apostelgeschichte 4, Vers 27 und 28. Przeczytajmy te wiersze z Dziejów Apostolskich z 4 rozdziału, 27 i 28 wiersz. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu słudze Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat, z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. Markus zeigt uns den Herrn Jesus hier als den wahren Knecht. Właśnie Ewangelia Marka pokazuje Pana Jezusa jako tego prawdziwego sługę. So wurde er schon angekündigt in Jesaja 42. I taki też i był on zwiastowany w Księdze Izajasza w 42 rozdziale. Vers 1. Pierwszy wiersz. Oto sługa mój, którego popieram. Mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Er war vollkommener Knecht Gottes. On był właśnie tym doskonałym sługą Bożym. Und war zugleich derjenige, der durch Gott gestützt wurde. Ale jednocześnie on był też i tą osobą, którą Bóg popierał. Im Hinblick auf den Ratschluss Gottes möchte ich nur eine Stelle aus Daniel 4 lesen. A w związku z tym postanowieniem Bożym, to chciałbym jeszcze przeczytać jedno miejsce z Księgi Daniela, z 4 rozdziału, Vers 23 am Schluss heißt es, dass die Himmel herrschen. Daniel 4, Vers 23 am Schluss. 4 rozdział Daniela, 23 wiersz, pod koniec tego wiersza, że władza należy do niebios. Diese beiden Seiten laufen zusammen. Tak, te dwie strony tej jednej sprawy, one przebiegają równolegle. Gott als oberste Autorität hat alles in der Hand. Bóg jako najwyższy autorytet zawsze ma wszystko w swojej dłoni. Er ist unumschränkt. On jest w niczym nieograniczony. Wenn sein geliebter Sohn auch die niedrigste Position auf dieser Erde einnimmt, jeżeli jego syn zajmuje na tej ziemi tą najniższą pozycję, ist er doch zugleich derjenige, der ihn stützt. To jednocześnie Bóg jest tym, który go wspiera. Auch als Knecht hat der Jesus Gott offenbart. Jako sługa również też Pan Jezus objawił Boga. Wir haben hier in Markus 14 vier Abschnitte. I w 14 rozdziale Marka oglądamy cztery urywki. Vers 1 und 2 sehen wir, dass dort die Feinde des Herrn Jesus versuchen, den Herrn Jesus zu fangen. W tym pierwszym wierszu oglądamy, że nieprzyjaciele Pana Jezusa próbowali albo szukali sposobu, jakby go podstępem pojmać. Der Schwerpunkt ist also negativ. A więc tutaj ten nacisk jest położony na tą negatywną stronę tej sprawy. Die Verse 3 bis 9. A w wierszach od 3 do 9 zeigen uns die Salbung des Herrn Jesus durch Maria.
Oglądamy namaszczenie Pana Jezusa w Betanii przez Marię. Ein liebliches Bild. I tu oglądamy taki obraz, który jest bardzo miły. Obwohl auch dort negative elementy da sind. Nawet jeżeli tam i w tym obrazie możemy zauważyć elementy negatywne. Aber der Schwerpunkt ist hier positiv. Ale głównym częścią tego urywku to jest sprawa pozytywna. Vers 10 und 11 sehen wir, dass Judas bereit ist, seinen Meister zu verraten. W wierszach od 10 do 11 oglądamy tą gotowość Judasza, aby zdradzić swojego mistrza. Der Schwerpunkt ist wieder negativ. I tutaj nacisk jest położony na negatywną stronę. Und in dem letzten Abschnitt, Vers 12 bis 16, a w ostatnim urywku od 12 do 16 wiersza sehen wir, wie der Herr mit den Jüngern im Gastzimmer zusammen ist. Jak Pan Jezus razem ze swoimi uczniami w tej komnacie gościnnej spożywa tą wieczerzę. Wieder eine positive Geschichte. Znowu tutaj pozytywną historię oglądamy. So wechselt der Heilige Geist hier die Bilder. I tak w ten sposób Duch Święty zmienia te obrazy. Durch diese Gegensätze wird uns das Thema noch lebendiger. I to dzięki tym przeciwstawieństwom możemy ten temat poruszony w tym przeczytanym urywku odbierać jeszcze bardziej żywo. Vers 1 sehen wir, dass nach zwei Tagen das Passa war. W pierwszym wierszu czytamy, że jeszcze miały być dwa dni, a potem Pascha. Der Jesus ist das wahre Passalam. A Pan Jezus jest właśnie tym prawdziwym barankiem paschalnym. Denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet. Dlatego, że czytamy, na Wielkanoc naszą został zabity nasz baranek paschalny Jezus. Passa bedeutet vorübergehen. Pascha to w ogóle to słowo oznacza przechodzić. Er wollte stellvertretend dieses Opfer geben. I Pan Jezus też zastępczo chciał tą ofiarę złożyć. Dann wird das nächste Fest genannt, es ist das Fest der ungesäuerten Brote. A następne święto jest tutaj nam też wymienione, czyli święto prześników. Es zeigt uns, wenn wir das Passalam gegessen haben, dass wir dann fähig sind, in neues Leben zu wandeln. A to oznacza obrazowo, że gdy spożyliśmy baranka paschalnego, to zdolni jesteśmy teraz w nowości naszego życia dalej pielgrzymować. Dann wird uns der Hohepriester gezeigt. Następnie pokazany jest tutaj też i ten najwyższy kapłan. Nein, die Hohenpriester. Nie, najwyżsi kapłani. Wir sehen die Unordnung war in Israel so groß. O, widzimy w tym, jak wielki jest nieporządek w tym czasie w Izraelu. Dass selbst in dieser Position Unordnung herrschte. Nawet w tej zaszczytnej pozycji zapanował nieporządek. Aus dem Johannes-Evangelium wissen wir, dass dieses Amt des hohen Priesters jährlich wechselte. I z Ewangelii Jana dowiadujemy się, że ten urząd najwyższego kapłana został całkowicie zmieniony. Der hohe Priester war der Mann, der als Mittler zwischen Gott und dem Volk fungierte. Bo przecież najwyższy kapłan miał być tym mężem, który pośredniczył pomiędzy Bogiem a narodem. Er sollte das Volk auf seinen Schultern und auf seinem Herzen tragen. A miał nosić swój naród na swoich ramionach i na swojej piersi. Welch eine herausragende Position. Jakaż to podniosła pozycja. Es gab keine herausragendere Position als die des hohen Priesters. Nie było innej bardziej znamienitej pozycji w Izraelu jak właśnie pozycja najwyższego kapłana. Die nächste Gruppe, die uns genannt wird, sind die Schriftgelehrten. Następna grupa, jaka tutaj jest wymieniona, to są nauczeni w piśmie. Das war die Partei der Pharisäer und auch die Partei der Sadduzäer. A ta grupa dzieliła się na to stronnictwo faryzeuszy i stronnictwo saduceuszy. Es waren Menschen, die sich intensiv mit Gottes Wort beschäftigten. A byli to ludzie, którzy intensywnie zajmowali się studiowaniem Słowa Bożego. Und dabei mehr oder weniger liberalen Gedanken in den Raum gaben oder auch sehr gesetzlichen.
I jedna z tych grup dawała pole do popisu tym myślom liberalnym, a druga bardziej zakonnym. Sie stehen also im Gegensatz zu Ezra, demjenigen, der als echter Schriftgelehrter seinen Dienst tat. I jakże wielką tutaj przeciwstawność w tych grupach dwóch oglądamy w stosunku do Ezdrasza, który znał pisma i dokładnie je wykładał. Wir wissen, nur wenn wir eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Wiemy, że tylko wtedy, gdy będziemy mieli osobisty związek z Bogiem, dann können wir auch die Gedanken Gottes verstehen. Wtedy będziemy w stanie rozumieć myśli Boże. Jetzt diese beiden Gruppen zeigen uns, a teraz te dwie grupy pokazują, das höchste Amt, że ten najwyższy urząd w Izraelu und das beste Wissen, i ci, którzy najlepiej wiedzieli, vereinigt sich, um den wahren Knecht Gottes zu Tode zu bringen. Jednoczą się, aby tego prawdziwego sługę Bożego zabić. So weit kann's kommen. I tak do tego może też dojść. Welch eine Ansprache für dich und mich. O, jakże te słowa przemawiają do ciebie i do mnie. Sie greifen zur List. Oni również też i zastosowali takie podstępne środki. Sie benutzen den Verstand, den der Schöpfer ihnen gegeben hat, um Böses zu tun. I ten umysł, który został im podarowany przez Boga Stwórcę, wykorzystali do tego, aby czynić zło. Wir lesen zum ersten Mal von der List in Verbindung mit der Schlange in 1. Mose 3. O tym pierwszy raz możemy przeczytać w pierwszej Mojżeszowej w trzecim rozdziale. Das Endergebnis ihrer Handlung ist definiert. A końcowy efekt ich postanowienia został tutaj dokładnie zdefiniowany. Sie wollen den Knecht Gottes töten. Oni chcieli zabić sługę Bożego. Hatte Gott nicht gesagt, an dem Tag, wo du von der Frucht essen wirst, wirst du sterben? Czyż Bóg tego nie powiedział, że w tym dniu, w którym zjesz z owoc z tego drzewa, to umrzesz? Gott würde selbst das Gericht vollziehen. I Bóg też i osobiście ten sąd wykona. Hier maß sich der Mensch in der höchsten Position mit dem besten Wissen an, Gott selbst zu töten. Jakże mógł sobie dopuścić człowiek w tym najwyższej pozycji i ludzie, którzy mieli największą wiedzę ze Słowa Bożego, aby zabić Boga Stwórcę? Dadurch, dass das Ziel definiert war. I z tego powodu, że ich cel został tym samym jasno zdefiniowany, war es klar, dass der Prozess, der dann anschließend ablief, nur noch ein Scheinprozess war. Stało się całkowicie jasne, że jakikolwiek proces sądowy, który miałby być przeprowadzony, zawsze będzie procesem tylko pozornym. Chciałbym w związku z tym też jedno miejsce przeczytać z przypowieści Salomona, z 19 rozdziału, 21 wiersz. Przypowieści 19:21. Wiele zamysłów jest w sercu człowieka, lecz dzieje się wola Pana. Der Weg war fest. Tak, ta droga przez nich postanowiona była już stała. Diese Elite hat gesagt, nicht auf dem Fest. Nicht auf dem Fest sollte er getötet werden. Elita tego narodu izraelskiego postanowiła, że to zabicie niech nie odbywa się w czasie święta. I możemy też i spojrzeć teraz do tej samej Ewangelii Marka, 15 rozdział, 6 wiersz. A na święto wypuszczał im jednego więźnia, o którego prosili. Vers 15. 15 wiersz. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić lud, wypuścił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Mein Ratschluss wird zustande kommen. Moje postanowienie, powiedział Bóg, będzie spełnione.
Diejenigen, die das sagen, Israel hat dann gesagt, nicht auf dem Fest. Ci, którzy sobie te postanowienie zabicia Pana Jezusa postanowili, chcieli to uczynić, ale poza świętem. Gott sagt, mein Ratschluss wird zustande kommen. Ale Bóg powiedział, moje postanowienie będzie wykonane. Das, was mit dem Fest prophetisch zum Ausdruck gebracht worden war, würde seine Erfüllung finden. Bo to, co w proroczych pismach zostało przekazane, to w tym momencie musiało się spełnić. Willkommen zum zweiten Abschnitt. I możemy teraz przejść do drugiego urywku, tego 14 rozdziału. Da wird von Betanien gesprochen. Od trzeciego wiersza mowa jest o Betanii. Es ist hier nicht das Betanien am Jordan, wo Johannes taufte. To nie jest ta Betania przy Jordanie, w którym to miejscu Jan Chrzciciel chrzcił. Sondern das Betanien am Ölberg. Nie, tutaj chodzi o małą miejscowość, która znajdowała się niedaleko Góry Oliwnej. Betanien bedeutet Haus des Elends. To słowo Betania oznacza dom nędzy. Ach ja, hier im Haus des Elends hatte der Herr eine Aufnahme gefunden. Ach, tutaj w tym miejscu, w tym domu nędzy Pan znalazł swoje miejsce schronienia. Bei wem war er? Er war im Haus des Simon. I do kogo on przyszedł? Przyszedł do domu Szymona. Was heißt Simon? Was heißt Simon? Co to oznacza słowo Szymon? Gott wird gelobt werden. Bogu będzie oddana chwała. Dieser Mann hat etwas erlebt. Ten mąż przeżył coś wielkiego. Er wird hier als Aussätziger bezeichnet. On tutaj jest nazywany jako Szymon Trędowaty. Als Aussätziger durfte er nicht mit anderen Menschen zusammen sein. A przecież wiemy, że człowiek trędowaty nie mógł mieć żadnej społeczności z innymi zdrowymi ludźmi. Und doch war er im Haus. A jednak znajdujemy go w tym domu. Die drei Geschwister aus Betanien waren in dem Haus. I te troje rodzeństwa z Betanii też byli w tym domu. Und auch die Jünger waren da. I również w tym domu byli uczniowie. Der Mann konnte gar kein Aussätziger mehr sein. A więc to oznacza, że ten mąż już nie mógł być w tym momencie trędowatym. Der hatte ihn sicherlich von dem Aussatz vorher befreit. To oznacza, że Pan wyzwolił go z tego trądu już wcześniej. Und doch formulierte der Heilige Geist Simon der Aussätzige. A jednak upodobało się Duchowi Świętemu sformułować określenie tego człowieka jako Szymona Trędowatego. Er war ein Denkmal der Gnade Gottes geworden. Dlatego, że on stał się pomnikiem łaski Bożej. Den gleichen Gedanken haben wir auch in Johannes 11. Te same myśli znajdujemy w Ewangelii Jana w 11 rozdziale. Da heißt es, wo Lazarus, der gestorbene. Tam jest napisane takie określenie Łazarz, ten, który umarł. Der lebte ja. A przecież on żył. Aber dieses Denkmal der Gnade Gottes fand da noch mal seine Erwähnung. Ale to upodobało się Bogu, żeby i on był jako ten pomnik łaski Bożej tam w tym miejscu też wzmiankowany z tym przydomkiem, który umarł. Eine Frau wird hier genannt. A następnie tutaj czytamy o pewnej niewieście. Der Name wird nur in Johannes genannt, Maria war's. I imię jej zostało wymienione tylko w Ewangelii Jana, była to Maria. Sie hatte ein Alabasterfläschchen bei sich. Ona miała właśnie ten olejek w naczynku alabastrowym. Es war gefüllt mit Salböl. Es war eine echte, sehr kostbare Nadel. Był wypełniony tym olejkiem do namaszczania, który był bardzo kosztowny. Was hatte diese Frau mit dieser Nadel vor? I co ta niewiasta miała teraz za zamiary? Wir wissen, es war ein Wert von 300 Denare, zeigt Vers 5. Wiersz 5 nam wskazuje, że ten pojemniczek alabastrowy razem z tą zawartością mógł być sprzedany za 300 denarów. Sie will es ausgießen über den Herrn. Tak, ona miała zamiar, aby tą kosztowność wylać na swojego Pana. Es geht ihr gar nicht schnell genug. Es geht ihr gar nicht schnell genug. Nie udało jej się to zrobić w bardzo szybki sposób. Sie zerbricht dieses Fläschchen.
Ona tą buteleczkę nawet przełamała, ten szyjkę tej buteleczki przełamała. Wie lange muss diese Frau gespart haben? O, jak długo musiała ta niewiasta oszczędzać. Wie wertvoll muss ihr die Person des Herrn Jesus gewesen sein? I to oznacza, jak bardzo wartościową musiała być dla niej osoba Pana Jezusa. Ein Tagelöhner bekam für einen Tag ein Dinar. A wiemy z innych miejsc, że robotnik otrzymywał za jedną dniówkę jednego denara. Und sie ist jetzt bereit für einen Augenblick diesen ganzen Wert dahin zu geben. A ta niewiasta była gotowa, aby tylko w jednym okamgnieniu całą tą wartość teraz oddać Panu. Wir haben keine Schwierigkeit. Es ist ein Bild der Anbetung. My nie mamy tutaj w tym względzie żadnych trudności, żeby to rozpoznać, że to jest właśnie obraz uwielbienia. Możemy przeczytać też i z Pieśni nad Pieśniami jeden wiersz do tego. Pierwszy rozdział tej księgi, Pieśń nad Pieśniami. Trzeci wiersz. Wyborna jest wonność Twoich olejków, Twoje imię jak najlepszy olejek do maści. Das ist das, was Gott von sich selbst zeigt in dem Herrn Jesus. To jest właśnie to, co Bóg ze siebie samego pokazuje w osobie Pana Jezusa. Sein Leben war ein Salböl. Całe jego życie było jak ten olejek do namaszczania. Und es wurde ausgegossen in dem Augenblick seines Todes. I ten olejek został wylany w momencie jego śmierci. Und dieses göttliche Zeugnis findet eine Reaktion. I te boskie świadectwo też spotyka się z odpowiednią reakcją. In Vers 12 von Hohelied 1. W 12 wierszu tego pierwszego rozdziału. Dopóki król jest przy stole biesiadnym, mój nart wydaje swoją woń. Sie macht sich göttliche Offenbarung zu eigen. Ona sobie te Boże objawienie przyswoiła jako swoje własne. Und das führt zur Anbetung. I to doprowadziło w niej do uwielbienia. Wenn wir sonntags morgens zusammenkommen, um den Tod des Herrn zu verkündigen. Gdy w niedzielę rano zgromadzamy się, aby ogłaszać właśnie śmierć Pana, dann dürfen wir das darbringen, was wir in der Woche gesammelt haben. To możemy wtedy przynosić wszystko to, co żeśmy w ciągu tygodnia zgromadzili w swoim sercu. Er setzt ein Leben mit dem Herrn voraus. A to oczywiście wymaga, że będziemy prowadzili swoje życie razem z Panem. Da müssen wir innere und äußere Ruhe und Stille haben. I wtedy musimy mieć też i zewnętrzny, jak i wewnętrzny spokój i ciszę. Wir können sehr viele Fakten innerhalb kurzer Zeit registrieren. My wprawdzie jesteśmy zdolni do tego, aby wiele faktów w krótkim okresie czasu rejestrować. Aber Anbetung ist etwas ganz anderes. Ale uwielbienie jest całkowicie innego rodzaju. Anbetung ist die höchste Form der Ehrerbietung, zu der der Mensch überhaupt fähig ist. Uwielbienie jest najwyższą formą oddawania czci, do jakiej w ogóle człowiek jest zdolny. Ehrerbietung ist nur das, was Gott entspricht. To oddawanie czci w sposób, jaki jest godny samego Boga. Kein Mensch darf sich anbeten lassen. Żaden człowiek nie powinien pozwolić na to, aby jemu oddawano cześć. Aber die Anbetung gründet sich immer auf die Offenbarung Gottes. Ale uwielbienie też zawsze będzie opierało się o objawienie Boże. Dann sind wir mit einem Gedanken vielleicht ganz tief beschäftigt. Może jesteśmy jedną myślą tylko głęboko zajęci. Es kann sein, dass wir uns mit Epheser 1 auch beschäftigt haben. Może być tak, że będziemy zajmowali się pierwszym rozdziałem listu do Efezjan.
wo uns Segnungen vorgestellt werden. Wo uns Segnungen vorgestellt werden. Tam w tym miejscu, gdzie przedstawione są nam te wzniosłe błogosławieństwa, die nach dem ewigen Ratschluss Gottes unser Teil sein sollten. I gdzie według tego wiecznego postanowienia Bożego one mają być też i naszym udziałem. Aber das Beschäftigen mit den Segnungen selbst ist noch keine Anbetung. Ale zajmowanie się tymi błogosławieństwami to jeszcze samo w sobie nie jest uwielbieniem. Aber es ist unter Umständen der Weg zur Anbetung. Ale w tych okolicznościach jest ono drogą, która prowadzi do uwielbienia. Die Herrlichkeit Gottes zeigt sich in dem, was er getan hat und was er gesagt hat. Ta chwała, wspaniałość Boża objawia się w tym, co On uczynił i co On powiedział. Es ist die höchste Aktivität, die wir hier auf dieser Erde ausüben können. Jest to najwznioślejsza aktywność, jaką tutaj możemy na tej ziemi wykonywać. Warum? Dlaczego? Weil es die Tätigkeit ist, die wir in Ewigkeit priesterlich ausüben werden. Dlatego, że jest to ta czynność, którą w kapłański sposób będziemy mogli wykonywać po całą wieczność w niebie. Weil sie eine Tätigkeit ist, die ausschließlich auf Gott ausgerichtet ist. Dlatego, że to jest czynność, która całkowicie jest skierowana w kierunku Boga. Es ist sehr gut, das Evangelium zu verkündigen. Oczywiście jest rzeczą dobrą, żebyśmy głosili Ewangelię. Wir können das nicht ernst genug nehmen. I nigdy za dosyć nie będziemy poważnie traktowali tego zadania. Aber Johannes 4 sagt, der Vater sucht solche als seine Anbeter. Ale czytamy w Ewangelii Jana w 4 rozdziale, że Ojciec sobie szuka takich, którzy by byli Jego chwalcami. Wir werden nicht aufgefordert zur Anbetung. Tak, i tym samym jesteśmy wzywani do tego uwielbienia. Aber Gott zeigt uns Johannes 4 einen Wunsch seines Herzens. I tak Jan 4 rozdział pokazuje nam życzenie, jakie jest w sercu Bożym. Und jeder mit dem Zeitpunkt der Wiedergeburt ist fähig, priesterlich Anbetung zu bringen. I każdy od momentu swojego nowego narodzenia staje się zdolny, aby przynosić uwielbienia. Anbetung ist auch nicht beschränkt auf einen Ort. Również uwielbienie nie jest ograniczone do jakiegokolwiek miejsca na ziemi. Wenn wir zusammenkommen als Versammlung und Anbetung darbringen, ist das eine ganz hohe Sache. Ganz hohe Sache. Gdy my jesteśmy zgromadzeni jako zbór, to te uwielbienie w tym momencie jest bardzo podniosłą rzeczą. Es ist die höchste Form der Anbetung. Jest to z pewnością najwyższa forma uwielbienia. Aber wir dürfen auch zu Hause anbeten. Ale my możemy również i w naszych domach uwielbiać. Durch ihn und lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. To przez niego przynośmy te uwielbienie Bogu, które jest tym owocem, który wypływa z ust naszych. Unverstand wird von Seiten der Jüngeren geäußert. Tak, w tych wierszach też od 3 do 9 oglądamy, jak bardzo tą sytuację nie zrozumieli uczniowie. Sie sprechen sogar von Vergeudung. Oni tu nawet powiedzieli, że to jest swego rodzaju strata, no, marnotrawstwo. So weit kann es kommen. Tak, do tego może dojść. So weit ist es auch heute in der Christenheit. I do tego też i doszło dzisiaj w chrześcijaństwie. Man geht zum Gottesdienst und hört sich eine Predigt an. I ludzie przychodzą na kazanie, aby słuchać Słowa Bożego. Nein, der Vater möchte Anbeter haben. No, a jednak Bóg chce, aby człowiek przynosił Mu uwielbienie. On szuka tych takich, którzy będą Jego chwalcami. Anbetung ist der Ausfluss göttlicher Liebe. Uwielbienie to jest ta odpowiedź na Bożą miłość. Anbetung ist die Antwort eines Herzens, was die Liebe Gottes verstanden hat.
Uwielbienie jest odpowiedzią serca człowieczego, które zrozumiało miłość Bożą. Man wird sogar so massiv, dass man diese Frau anfährt. I tutaj ta niewiasta doświadczyła również i takiego nacisku ze strony tych uczniów. Und was macht die Frau? A co ona uczyniła w tym momencie? Die Frau sagt überhaupt kein Wort. Nie czytamy, aby powiedziała jakiekolwiek jedno słowo. Anbetung ist das, was in unseren Herzen ist. Bo uwielbienie to jest rzecz, która znajduje się w naszych sercach. Aber der Herr erwartet auch, dass wir es in Worten, zum Beispiel in Zusammenkünften, zum Ausdruck bringen. Ale Pan też oczekuje od nas, abyśmy i to, co jest w sercach, sformułowali w słowa i na przykład w naszych wspólnych zgromadzeniach wyrazili to publicznie. Wenn wir persönlich angegriffen werden, a gdy odbieramy też i ataki skierowane przeciwko naszej własnej osobie, dann sagt 1. Petrus 2, dass wir schweigen sollen. To możemy przeczytać w pierwszym liście Piotra w drugim rozdziale, że mamy w tym momencie zamilknąć. Dafür ist der Jesus auch durch Leiden gegangen. To właśnie też i za to Pan Jezus przeszedł przez cierpienia. Um uns so ein Beispiel zu geben, wie wir durch Leiden zu gehen haben. Aby nam zostawić przykład, którzy też przechodzimy przez cierpienia. Wenn wir persönlich angegriffen werden, dürfen wir das Gott überlassen, wie 1. Petrus 2 sagt. Jeżeli osobiście jesteśmy atakowani, to tak jak to czytamy w tym pierwszym liście Piotra, drugim rozdziale, tą sprawę powinniśmy zostawić Bogu. Maria das hier gemacht, ist ein Beispiel für uns. I Maria, która to właśnie uczyniła, jest wspaniałym przykładem dla nas. Der Herr hat sofort eingegriffen. Der Herr hat sofort eingegriffen. Pan natychmiast tutaj przejął inicjatywę. Und er sagt, sie hat ein gutes Werk getan. I podpowiedział, że ona uczyniła dobry uczynek. Er sagt, sie hat getan, was sie vermochte. I powiedział, że ona uczyniła to, do czego była też i uzdolniona. Die ganze Kapazität, zu der sie fähig war, hat sie eingesetzt zu meiner Ehre und Verherrlichung. Wszystkie swoje możliwości, które ona posiadała, ona wszystkie zastosowała, aby oddać mnie chwałę. Welch ein Ansporn für dich und mich, Anbetung dem Herrn darzubringen. Jakież to powinno być zachęcające dla ciebie i dla mnie, aby przynosić ciągle Panu uwielbienie. Sie hat meinen Leib zum Begräbnis gesagt. I Pan powiedział, ona namaściła ciało moje na pogrzeb mój. Nikodemus hat hinterher auch den Leib gesalbt. Później czytamy też i o tym, że Nikodem namaścił ciało Pana Jezusa. Die Frauen wollten den Leib des Herrn salben, kam zu spät. Ale te niewiasty, które później przyszły do grobu z wonnościami, one przyszły już za późno, gdyż Pan zmartwychwstał. Bei Maria sehen wir geistige Einsicht und geistige Hingabe. W przypadku Marii oglądamy tutaj tą duchową roztopność i duchowe oddanie się Panu. Sie hat zur richtigen Zeit das Richtige getan. Ona we właściwym czasie uczyniła to, co było w tym czasie właściwe. Vers 10 und 11 sehen wir jetzt Judas. A w wierszach od 10 do 11 oglądamy Judasza. Einer der Zwölf verbindet sich mit den hohen Priestern. To on jako jeden z 12 teraz połączył się z tymi arcykapłanami. Sie versprechen ihm Geld zu geben. I oni przyrzekli dać mu pieniądze. Er verspricht zur gelegenen Zeit den Herrn zu überliefern. A on przyrzekł im, że w odpowiednim czasie, gdy będzie sposobność, on wyda im swojego pana. 3,5 Jahre hatte Herr Judas es Kariot ertragen. 3,5 roku Pan znosił osobę Judasza w swoim otoczeniu. Er hat seine ganze Liebe ihm gezeigt. I objawiał mu całą swoją miłość. Und doch ist der Mann nicht gewonnen worden für Christus. A jednak ten człowiek nie został pozyskany dla Chrystusa. Er ist in die ewige Nacht gegangen. I odszedł w noc wieczną. Geld war ihm lieber. Pieniądze były jego miłością. Die nächste Nähe
zu dem vollkommenen Evangelisten, zu dem vollkommenen Lehrer, zu dem vollkommenen Hirten hat Judas Iskariot. Ten najbliższą łączność z doskonałym ewangelistą, z doskonałym nauczycielem i z doskonałym pasterzem, tego doświadczał Judasz. Dieses harte Herz ließ sich nicht erweichen. A te jego twarde serce niczym nie zostało zmiękczone. Hatten wir ein besseres Herz? Czy my mieliśmy lepsze serce? In keiner Weise. W żadnym wypadku. Es ist nur die Gnade Gottes, die uns willig gemacht hat, die Gnade anzunehmen. To tylko jest łaską Bożą, która to sprawiła, że byliśmy w stanie przyjąć łaskę Bożą. Resignierte Herz, Herr, als Judas sich in dieser Weise zeigte. Resignierte der Herr, als Judas sich so zeigte. Czy Pan Jezus zrezygnował z dalszej swojej drogi, gdy w ten sposób postąpił Judasz? Nein, er geht als der Knecht Gottes kontinuierlich weiter. Nie, on jako ten doskonały sługa Boży dalej kontynuował swoją drogę. Die Jünger fragen in Vers 12, wo willst du, dass wir hingehen? A uczniowie zapytali Pana w 12 wierszu, gdzie Ty chcesz, abyśmy poszli? Die Jünger hatten viel gelernt in den 3,5 Jahren. A przecież wszyscy uczniowie wiele się nauczyli w przeciągu tych 3,5 roku. Sie hätten ja sagen können, wir können ja da und dahin gehen. Czy przecież nie mogli oni sami powiedzieć, w tym i w tym miejscu przygotujemy? Wir sind ja gestandene Leute, wir haben Erfahrung. My przecież jesteśmy dorosłymi ludźmi i mamy już doświadczenie. Nein, sie haben nur die eine Frage. Nie, oni mieli w sercach swoich tylko jedno pytanie. Wo willst du? Panie, gdzie Ty chcesz? Das ist die Frage jedes aufrichtigen Christen. I takie powinno być też pytanie każdego szczerego chrześcijanina. Ein Christ lernt ständig, dass er sich nach den Gedanken Gottes auszurichten hat. Każdy chrześcijanin szczerze postępujący uczy się, że ma ciągle postępować zgodnie z myślami Bożymi. Wenn er das tut, dann erlebt er die Offenbarung Gottes. Jeżeli tak będzie czynił, to będzie doświadczał tych objawień Bożych. Das war auch der Wunsch bei Paulus. Takie było też i życzenie Pawła. Das darf auch unser Wunsch sein. I takie może być też i nasze życzenie. Sie sagen, damit du das Passa essen kannst. Oni do tego dodali, abyś ty mógł zjeść wieczerzę paschalną. Natürlich wollten sie auch das Passa mit essen. Naturalnie też i oni razem z nim chcieli zjeść tą wieczerzę. Sie hatten mit ihrem Herrn und Meister oft das Passa gegessen. I w rzeczywistości oni razem z Panem zjedli tego baranka paschalnego. Jedes Jahr wieder. Jedes Jahr wieder. A oni tego doświadczali rok po roku. Aber sie sehen in ihm den Vorrang. Ale widzimy, jak oni tutaj we wszystkim Jemu oddają te pierwsze miejsce. Przygotowali Tobie wieczerzę paschalną. Sie hatten ihren Herrn lieben gelernt. Oni nauczyli się miłować swojego Pana. Jetzt sendet in Vers 13 der Herr zwei Jünger aus. I czytamy w 13 wierszu, że Pan Jezus posłał dwóch ze swoich uczniów. Dieser Abschnitt ist ein Beispiel dafür, wie wir den Platz Zusammenkommens finden können. I te wiersze pokazują nam jasno, jak możemy znaleźć takie właściwe miejsce wspólnego zgromadzania się wierzących. Das erste ist, dass wir nach dem Willen des Herrn fragen. Po pierwsze, to musimy zawsze pytać się, jaka jest wola Pana. Dann, dass wir uns nach ihm ausrichten. A następnie, że my będziemy kierowali się Jego słowami. Er sagt, ihn geht in die Stadt. Bo On powiedział, idźcie do miasta. Stadt ist ein Bild von einer Anhäufung von Menschen, wo Menschen miteinander geordnet zusammenleben. Miasto jest oczywiście obrazem takiego miejsca, w którym ludzie w swoich domostwach żyją w społeczności ze sobą. Der Ort des Zusammenkommens ist gleichzeitig ein Ort des Zeugnisses. Bo to miejsce wspólnego zgromadzania jest jednocześnie też i miejscem świadectwa. Das nächste Kennzeichen ist, dass Ihnen ein Mensch begegnen würde mit einem Krug Wasser. Następną tutaj wskazówką, jaką otrzymują, to to, że spotkają człowieka niosącego dzban wody. Wasser ist oft ein Bild des Wortes Gottes.
Woda jest bardzo często obrazem Słowa Bożego. Und der Mensch hier ein Bild des Heiligen Geistes. A człowiek tutaj, ten idący z tą wodą, jest obrazem Ducha Świętego. Wenn wir den Ort finden wollen, tak, też i my, jeżeli chcemy te miejsce znaleźć, müssen wir uns durch das Wort Gottes leiten lassen. Musimy pozwolić, aby to Słowo Boże nami kierowało. Und der Heilige Geist, der jedem Glaubenden wohnt, wird uns zu Hilfe kommen. A Duch Święty, który mieszka w każdym człowieku wierzących, z pewnością przyjdzie nam w tej sprawie z pomocą. Dann würde dieser Mensch in ein Haus gehen. Następnie czytamy, że ten człowiek wejdzie do domu pewnego. Dann sollten sie zu dem Hausherrn sprechen, der Lehrer sagt. I wtedy oni mieli powiedzieć gospodarzowi tego domu: nauczyciel mówi. Es war der Lehrer. To był ten nauczyciel. Johannes 3. W Ewangelii Jana w trzecim rozdziale sagte er zu Nikodemus: Du bist der Lehrer Israels. To Pan Jezus powiedział do Nikodema: Ty jesteś nauczycielem w Izraelu. Aber war der Lehrer Israels. On był nauczycielem w Izraelu. Ein Mann, der einen besonderen Rang hatte in Israel. A był to człowiek, który miał szczególnego rodzaju stanowisko w Izraelu. Aber er ist hier der Lehrer. Ale tu oglądamy tego jedynego nauczyciela. Ohne Zusatz. Bez żadnych dodatków. Ohne räumliche Beschränkung. Bez jakichkolwiek słów ograniczających. Ohne zeitliche Beschränkung. Bez jakiegoś czasowego ograniczenia. Er fordert auch nicht. On też i tutaj niczego nie żąda. Er fragt nur, on ist mein Gastzimmer? On pyta tylko po prostu, gdzie jest ten mój pokój gościnny? Jakaż tutaj jest pokora pokazana. Er musste sagen, die Füchse haben Höhlen, die Vögel des Himmels Nester, der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. To on jest tym, który musiał powiedzieć, że lisy mają swoje jamy, ptaki mają swoje gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by mógł skłonić swoją głowę. Unser Herr war als Mensch mittellos. Tak, nasz Pan jako człowiek był zawsze bez środków do życia. Aber hier sagt er, mein Gastzimmer. Ale tu, w tym miejscu, on powiedział, gdzie jest mój pokój gościnny. Der Hausherr hatte sicherlich ein Herz für den Herrn. Ten gospodarz tego domu z pewnością miał też i serce przychylne dla Pana. Gastzimmer macht deutlich, dass wir an dem Ort nur vorübergehend sind. Pokój gościnny również i obrazowo wskazuje na to, że w tym miejscu jesteśmy tylko w ograniczonym zakresie czasowym. Einmal werden wir auf ewig in der Herrlichkeit des Vaterhauses sein. Kiedyś będziemy po całą wieczność w tej chwale domu ojcowskiego. Dann haben wir den Wüstenstab abgelegt, den Pilgerstab. Wtedy na bok odłożymy naszą laskę pielgrzyma. Aber ist sein Gastzimmer. Ale tu czytamy o jego pokoju gościnnym. Wo alles nach den Gedanken des Hausherrn ausgerichtet ist. Ale przede wszystkim według myśli tego gospodarza przygotowany. Wo er das Sagen hat. To oczywiście gospodarz jest tym, który decydował, jak ma być przygotowany. Wo man sich nach ihm ausrichtet. I według jego myśli został urządzony. Wo er zum Wohle seiner Gäste alles bereitet hat. Gdzie on dla dobra swoich gości wszystko przygotował. Der Herr will mit den Jüngern das Passa dort essen. Bo Pan chciał w tym pokoju, w tej izbie zjeść wieczerzę paschalną. Die Jünger haben gesagt, wo willst du das Passa essen? Uczniowie powiedzieli, gdzie ty chcesz, Panie, abyśmy przygotowali. Und der sagt, a Pan powiedział, wo ich mit meinen Jüngern das Passa essen mag. W której mógłbym spożyć wieczerzę paschalną z uczniami moimi. Aus der persönlichen Beschäftigung mit dem Passalam wird eine gemeinsame Beschäftigung. Tak, zajmowanie się wspólne tym barankiem paschalnym jest również okazją do społeczności między sobą. Das dürfen wir erleben, wenn wir um den Herrn geschart sind sonntags morgens. To możemy też doświadczać, gdy jesteśmy zgromadzeni wokoło osoby Pana w niedzielę do południa. Wer stimmt das Loblied an? To przecież On jest tym, który intonuje pieśni pochwalne. Der Herr.
To on, Pan. Dort ist ein Obergemach. I pokażę wam przestronną jadalnię. Das macht deutlich, dass der górną jadalnię, to jest ważne. Das macht deutlich, dass der Ort, wo wir zusammenkommen, etwas ist, was nicht mit dem irdischen zusammenhängt. A to oznacza, że to miejsce, w którym my się zgromadzamy, nie ma nic wspólnego z tym otoczeniem ziemskim. Da ist man nach göttlichen, nach himmlischen Prinzipien ausgerichtet auf den unsichtbaren. On jest według tych Bożych myśli i Bożych zasad, to miejsce jest urządzone. Da ist ein großer Obersaal oder Obergemach, ist ein großes Obergemach. Tutaj czytamy o przestronnej, górnej sali. Da ist Platz für jeden. Tam, w tym miejscu, jest miejsce dla każdego. Jeder ist herzlich willkommen. Każdy jest serdecznie zapraszany. Der möchte mit allen Gemeinschaft haben. Bo Pan chce mieć ze wszystkimi społeczność. Da sind auch Polster. Tam jest również też i jadalnia, która jest wyłożona tymi dywanami. Da kommen wir zur Ruhe. Tam można odpocząć. Da vergessen wir die Mühen des Pilgerlaufes. Tam możemy zapomnieć trudy naszej pielgrzymki. Da vergessen wir die Beschwerden des Glaubenskampfes. Tam możemy zapomnieć te wszystkie utrudnienia, z jakimi się spotykamy w tej walce wiary. Da ist alles fertig. Tam wszystko już jest gotowe. Die Grundsätze des Zusammenkommens sind immer festgelegt. I te zasady wspólnego zgromadzenia już są dawno ustanowione. Seit 2000 Jahren ist an den Grundsätzen nichts geändert worden. Od 2000 lat nie zmieniły się w niczym te zasady. Und über diese 2000 Jahre haben Menschen immer wieder diesen Platz gesucht und gefunden. I przez te 2000 lat ludzie ciągle na nowo poszukiwali tego właściwego miejsca i również je znajdowali. Gott zeigt uns Prinzipien, nach denen wir diesen Ort finden können. I tu Bóg nam pokazuje te zasady, według których możemy to miejsce znaleźć. Und doch sollt sie das Passa bereiten. A jednak oni mieli przygotować tą Paschę. War denn doch noch was erforderlich? Czy było jeszcze coś konieczne? Der hatte doch gesagt, ist alles fertig. Pan powiedział, już wszystko jest gotowe. Wenn wir zusammenkommen, muss auch das Lokal dementsprechend vorbereitet werden. Jeżeli my mamy się zgromadzić, to też i ten lokal musi być odpowiednio wcześniej przygotowany. Brot und Kelch muss auf den Tisch. Chleb i kielich muszą znaleźć się na stole. Und sicherlich noch manche anderen Aufgaben wahrgenommen werden. I z całą pewnością kilka innych czynności musi być wykonanych. Es ist ein Hinweis auf die praktischen Dinge, die erfüllt werden müssen. I te słowa są wskazówką na te praktyczne rzeczy, które też z pewnością muszą być wykonane. Wenn wir diesen Ort aufsuchen. I tak, jeżeli my będziemy poszukiwali takiego miejsca, dann gibt der Herr auch eine innere Überzeugung, dass das der Ort der richtige ist. To wtedy Pan nam da i te wewnętrzne przekonanie, że to miejsce, które On nam wskazał, jest również tym miejscem, które On sobie życzy. Er tut das auch heute noch in der Zeit der Zerrissenheit. I czyni tak Pan jeszcze nawet dzisiaj, w tych czasach tak rozczłonkowanego chrześcijaństwa. Das ist für mich immer ein Wunder, wenn junge Gläubige kommen und möchten den Platz am Tisch des Herrn einnehmen. To zawsze jest wielkim, wspaniałym cudem, jeżeli młodzi ludzie się nawracają i przychodzą i poszukują tego jednego właściwego miejsca zgromadzania się. Sehen Sie nicht Schwachheiten bei uns? Czyż oni nie widzą również i słabości u nas starszych? Eigenarten bei uns? Czy nie widzą tego, że każdy z nas jest swego rodzaju własną osobistością? Vielleicht auch Sünden. Może i też zdarzają się grzechy? Und doch gibt der Herr diese innere Überzeugung. A jednak Pan daje tym poszczególnym wierzącym te wewnętrzne przekonanie. Solange noch dieser Wunsch da ist, nach seinem Willen zu fragen. Jak długo będzie w sercach ludzi to pragnienie, aby pytać się, jakie jest Pana życzenie, nach seinem Wort sich auszurichten,
Jak długo będzie to pragnienie, aby kierować się Jego Słowem, und die Freiheit des Heiligen Geistes Raum zu geben. Tak, jak długo będziemy też skłonni, aby dawać i wolność Duchowi Świętemu, aby to On działał, dann erleben wir, dass der Herr in der Mitte ist. To wtedy będziemy tego doświadczali, że Pan jest z nami. Dass der Herr uns auf seine Höhe erhebt. Że Pan nas będzie też i podnosił do tego swojego poziomu. Was haben Sie als letztes gemacht auf dem Ruhrsaal? Co oni jako ostatnią czynność wykonali w tej górnej sali? Als sie ein Loblied gesungen hatten. Czytamy, że oni zaśpiewali na koniec pieśń pochwalną. Gingen sie hinaus. I wtedy dopiero wyszli stamtąd. Der Herr, um das große Werk zu vollbringen. Pan wyszedł, aby wykonać swoje wielkie dzieło. Und wir als Glaubende, a my jako wierzący, unser Dienst beginnt da. Nasza służba rozpoczyna się. Aus dem Heiligtum kommend beginnt der königliche Priesterdienst. Wchodząc do tego miejsca najświętszego, rozpoczyna się ta służba kapłańska. Welche eine Ansprache für uns? Jakież to są słowa, które przemawiają do nas? Trotz aller Schwierigkeiten uns auf diesem Platz zu konzentrieren. Pomimo tych wielkich trudności, aby skoncentrować się w szukaniu tego jednego miejsca. Dabei wird das Herz glücklich. Serce jednak staje się szczęśliwe. Wir haben Kraft. I możemy mieć siłę. Und wir haben als Priester etwas, was wir dem Herrn darbringen dürfen. I my jako kapłani mamy z pewnością coś, co możemy przynieść naszemu Panu. Lasst uns aus Markus 14 und 15 einen Abschnitt lesen. Markus 14 lesen wir ab Vers 66 bis Kapitel 15, Vers 5. Przeczytamy z Ewangelii Marka z 14 rozdziału od 66 wiersza do 15 rozdziału 5 wiersz. Ewangelia Marka 14 rozdział, 66 wiersz. A gdy Piotr był na dziedzińcu, na dole, przyszła jedna ze służebnych arcykapłana i ujrzawszy, że Piotr się grzeje, spojrzała na niego i rzekła: i ty byłeś z tym Nazarejczykiem Jezusem. Ale on się zaparł i rzekł: ani nie wiem, ani nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przysionka, a kur zapiał. A służebna, ujrzawszy go znowu, poczęła mówić do tych, którzy stali wokoło: to jeden z nich. A on się znowu zaparł. Wkrótce potem mówili znowu ci, którzy tam stali, do Piotra: prawdziwie jesteś z nich, boś także Galilejczyk. On zaś zaczął się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka, o którym mówicie. I zaraz kur zapiał po raz drugi. I wspomniał Piotr na słowo, które mu powiedział Jezus: zanim kur dwa razy zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Wtedy załamał się i wybuchnął płaczem. I zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi oraz uczonymi w piśmie i cała Rada Najwyższa odbyli naradę, po czym związali Jezusa, odprowadzili Go i wydali Piłatowi. I zapytał Go Piłat: czy Ty jesteś królem żydowskim? A On odpowiadając mu rzekł: Ty to mówisz. A arcykapłani oskarżali Go o wiele rzeczy. Piłat zapytał Go znowu: nic nie odpowiadasz? Patrz, o jak wiele rzeczy Cię oskarżają. Lecz Jezus już nic nie odpowiedział, tak iż się Piłat dziwił. Wir haben davon gesungen, dass wir bei dem Herrn bleiben wollen. Śpiewaliśmy o tym, że naszym pragnieniem jest pozostać dalej przy Panu. Und dass allein da Sicherheit ist für unser Glaubensleben. Dass da allein Sicherheit ist für unser Glaubensleben. I że to tylko jedynie może być rzeczą
pewną, dającą nam pewność w naszym życiu. Hier haben wir zwei Abschnitte gelesen. Przeczytaliśmy tutaj dwa urywki. Der eine Abschnitt, die Verleugnung des Herrn durch Petrus. Pierwszy urywek dotyczący zaparcia się Pana przez Piotra. Und dann der Herr vor Pilatus. A następnie oglądaliśmy Pana stojącego przed Piłatem. Sie stellen einen Gegensatz dar. Jakże tutaj wielkie przeciwstawieństwo w tych dwóch osobach oglądamy. Wir sehen auf der einen Seite Petrus, der die Wahrheit verleugnet. Z jednej strony widzimy Piotra, który zaparł się prawdy. Und auf der anderen Seite den Herrn, der uns im Markus als der wahre Knecht vorgestellt wird, der die Wahrheit aufrecht erhält. A z drugiej strony naszego Pana, którego, tak jak wiemy, Ewangelia Marka przedstawia jako prawdę, uosobienie prawdy. Wir sehen Petrus, der redete. Oglądamy Piotra, który mówi. Wir sehen, wie der Herr schwieg. Ale oglądamy też i Pana naszego, który milczy. Noch einmal redete er, als es um die Antwort im Hinblick auf seine Person ging. Jedynie tylko raz przemówił, jeżeli chodziło o udzielenie odpowiedzi dotyczącej pochodzenia jego osoby. Petrus wurde von einer Frau angeklagt. Pewna niewiasta zapytała się Piotra. Von Menschen angeklagt. I przed pozostałymi ludźmi oskarżyła Piotra. Und fiel. Petrus fiel. I Piotr z tego powodu upadł. Der Herr wurde von den religiösen Führern angeklagt und fiel nicht. Pan został oskarżony przez tych przywódców ludu izraelskiego i w żadnym momencie nie upadł. Diese drei Gegenüberstellungen sprechen unser Herz an. Te trzy przeciwstawieństwa przemawiają mocno do naszego serca. Wir betrachten nicht Petrus, um mit dem Finger auf ihn zu zeigen. My nie dlatego rozważamy zdarzenie związane z Piotrem, aby go wytykać palcem, sondern wir sehen in Petrus unser eigenes Bild. Ale raczej po to, aby w osobie Piotra oglądać obraz nas samych. Petrus war ja nicht irgendeiner. Bo przecież Piotr nie był kimś tam z tłumu. Petrus hatte alles verlassen und war dem Herrn nachgefolgt. Wiemy o tym, że Piotr wszystko zostawił, dom swój, rodzinę swoją i poszedł za swoim Panem. Er hatte den Herrn als den Sohn des lebendigen Gottes bezeugt. I on to już poświadczył wcześniej, że jego Pan jest Synem Boga Żywego. Das war eine Offenbarung. Było to wspaniałe objawienie, jakie otrzymał. Diese Offenbarung hatte der Vater ihm gegeben. Ojciec mu darował to objawienie. Nein, Petrus war schon ein Mann, der seinen Herrn liebte. Nie, Piotr był mężem, który miłował swojego Pana. Alle vier Evangelisten sprechen von der Verleugnung des Petrus. Wszyscy czterej ewangeliści opisują o tym zaparciu się Piotra. Und das macht uns deutlich, wie ernst wir diese Geschichte nehmen sollen. I to dobitnie nam pokazuje, jak poważnie powinniśmy potraktować tą historię. Der geschichtliche Bericht wird hier unterbrochen durch die Verleugnung des Petrus. Ten przebieg wszystkich zdarzeń historycznych związanych z naszym Panem jest przerwany przez to zdarzenie zaparcia się Piotra. In den Versen 55-65 steht er vor dem Synedrium. Tu oglądamy stojącego Pana przed Synedrium, przed tą Radą Najwyższą. Und dann blendet der Heilige Geist die Geschichte von Petrus ein. I nagle Duch Święty wtrąca tutaj opis historii zaparcia się Piotra. Er steht offensichtlich unten im Hof. Najwyraźniej on znajduje się też na tym samym podwórku albo otoczeniu.
Ein Sichtkontakt war möglich. I wiemy, że była możliwość nawiązania kontaktu wzrokowego pomiędzy nim a Panem. Der Herr war wahrscheinlich im ersten Geschoss. Prawdopodobnie Pan znajdował się na pierwszym piętrze budynku. Er stand eventuell mit dem Rücken zu einer Fensteröffnung. Prawdopodobnie stał zwrócony plecami do okna. Sie waren sich verhältnismäßig nah. I można by powiedzieć, że stosunkowo blisko siebie się znajdowali. Und doch fällt Petrus. A jednak Piotr tutaj upada. Das war zunächst keine Sünde, das war Schwachheit. To nie był grzech, to była słabość jego. Es ist ganz wichtig, dass wir Schwachheit und Sünde unterscheiden. I to jest rzeczą bardzo ważną dla nas, abyśmy potrafili rozróżnić grzech od słabości. Auch wenn wir es noch so gut meinen. Nawet gdybyśmy się nie wiem jak to mocno starali, wir sind und bleiben schwache Geschöpfe. To my jesteśmy i dalej pozostajemy słabymi stworzeniami. Und jede Übung, die wir durch den Herrn oder mit dem Herrn durchlaufen, ist aber auch mit Segensabsichten verbunden. Jede Übung ist mit Segensabsichten verbunden. Każde doświadczenie, jakie otrzymujemy ze strony Pana, jest powiązane również z błogosławieństwem. Der Herr konnte Petrus aufgrund seines Zustandes nicht vor dieser Enttäuschung bewahren. I Pan nie mógł Piotra ochronić, czy po prostu nie chciał ochronić Piotra przed tym doświadczeniem, które na niego przyszło. Wir haben davon gesprochen im Gebet, dass der Herr reden möchte. Myśmy w modlitwie wyrażali prośbę, że Pan, aby Pan teraz w tej godzinie do nas przemawiał. Der Herr hatte zu Petrus geredet. I też Pan przemówił tutaj do Piotra. Aber manchmal hören wir nicht gut zu. Manchmal hören wir nicht gut zu, wenn der Herr redet. Ale czasami my niezbyt dobrze się przysłuchujemy, jeżeli Pan do nas przemawia. Und dann müssen wir praktische Erfahrungen mit uns selbst machen. I wtedy musimy niestety poczynić praktyczne doświadczenia z nami samymi, jak jesteśmy słabymi. Er steht hier im Hof. Stoi tutaj na tym podwórzu. Und die Magd des hohen Priesters spricht ihn an. I pewna służebna najwyższego arcykapłana zagadnęła go. Petrus ist gewissermaßen von der Welt umgeben. Petrus ist von der Welt umgeben. I można by powiedzieć, że Piotr jest tutaj otoczony światem. Wir sind nicht von der Welt, aber in der Welt. My nie jesteśmy wprawdzie z tego świata, ale jeszcze przebywamy na tym świecie. Wir haben einen Auftrag an die Welt. I my otrzymaliśmy swego rodzaju zadanie, aby wykonywać je w stosunku do świata. Aber aus Eigenwillen dürfen wir uns nie in die Welt hineinbegeben. Ale nigdy nie wolno nam samowolnie przebywać wśród tego świata. Lese aus 1. Johannes 2. Przeczytamy z pierwszego listu Jana, drugi rozdział, den 15. Vers. 15. wiersz. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, 15. wiersz. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Die Welt ist charakterisiert davon, dass sie nichts von dem Herrn Jesus haben will und nichts von Gott haben will. Świat charakteryzuje się tym, że on niczego nie chce znać z strony Pana Jezusa i Boga. Wenn wir uns dem Eigenwillen der Welt nähern, dann haben wir die Liebe des Vaters nicht in uns. Jeżeli z własnej samowoli będziemy się z własnej woli zbliżać do tego świata, to nie będziemy mieli miłości Bożej w sobie. Der sagt das in Johannes 15 zu seinen Jüngern. Pan to powiedział do uczniów swoich, o czym czytamy w Ewangelii Jana w 15 rozdziale. Johannes 15,
Lukasz 15, vers 19. 19 wiersz. Jana 15, rozdział 19 wiersz. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Das ist ganz deutlich. To jest dobitne słowo dla nas. Der Feind will immer den Unterschied zwischen Welt und Glaubenden vermischen. A świat ciągle się stara o to, aby tą różnicę pomiędzy światem a nami ciągle zacierać. Und wir fallen zu schnell auf seine Wünsche ein. I zbyt szybko i często spełniamy jego życzenia. Diese Magd blickt Petrus an und dann spricht zu ihm: auch du warst mit dem Nazarener Jesus. I ta służebna spojrzała do Piotra i powiedziała do niego: i ty byłeś z tym Nazarejczykiem Jezusem. Das war ja an für sich eine sehr schöne Aussage. Samo w sobie było to bardzo piękne stwierdzenie. Es ist etwas Schönes, wenn die Welt sagt, dass wir mit dem Herrn Jesus sind. Bo to jest rzeczą dobrą, jeżeli świat to stwierdzi jawnie, że my jesteśmy z Jezusem. Und wir fragen uns, kann die Welt zu uns sagen, dass wir mit dem Herrn Jesus sind? I my powinniśmy w zasadzie siebie samych pytać, czy o nas świat może powiedzieć, że to jest ten, który jest z Jezusem? Haben wir alle ein persönliches Teil mit dem Herrn Jesus, was sichtbar wird vor der Welt? Czy rzeczywiście każdy z nas ma taką osobistą cząstkę powiązania z Panem Jezusem, aby świat mógł powiedzieć, to jest jeden z nich? Es ist auch interessant, dass die Frau sagt, auch du warst mit Jesus. Jest to bardzo interesujące, że ta niewiasta stwierdza: i ty byłeś z Jezusem. Das ist eine Aussage, die auf die Vergangenheit fixiert ist. Jest to wypowiedź, która jest oparta o przeszłość. Petrus war jetzt nicht mehr in glücklicher Gemeinschaft mit seinem Herrn. Tak, rzeczywiście, bo w tym momencie Piotr nie znajdował się w szczęśliwej społeczności ze swoim Panem. Nazarena bedeutet Spross. Być Nazarejczykiem to oznacza to słowo pęd, który wyrósł na przykład z ziemi. Johannes 1 sagt, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen. A Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, poświadcza nam to, czy z Nazaretu może coś dobrego pochodzić. Und doch war der Herr Jesus der Spross aus dürrem Erdreich nach Jesaja 53. A jednak Pan Jezus był właśnie tym pędem, który wyrósł z ziemi suchej, co czytamy w Izajasza 53 rozdziale. Er hat freiwillig auf äußere Pracht und Herrlichkeit verzichtet. I on dobrowolnie zrezygnował z tej zewnętrznej piękności i chwały. Um Gott in Gnaden auf der Erde darzustellen. Aby Boga w jego łasce tutaj na tej ziemi przedstawiać swoją osobą. Ganz anders ist das Verhalten von Petrus hinterher in der Apostelgeschichte. Ganz anders, da verleugnet er den Herrn nicht. Petrus verleugnet den Herrn hier. Tu oglądamy, że Piotr zapiera się Pana. Es war nicht die Liebe zur Welt, die ihn veranlasste, den Herrn zu verleugnen. To wprawdzie nie była miłość do świata, która go skłoniła do tego, aby się zaprzeć Pana. Es war gewisse Menschenfurcht. Była to swego rodzaju bojaźń przed ludźmi. Und doch diese Menschenfurcht führte letzten Endes dahin, dass er die Nähe der Welt suchte. A jednak też i ta bojaźń przed ludźmi doprowadziła go do tego, że on szukał tej społeczności z tymi ludźmi tego świata. Und so wird das bei uns auch sein. I tak dokładnie też i dzieje się z nami. Auch wenn wir vielleicht durch Furcht veranlasst nicht die Nähe des Herrn aufsuchen, sondern die Nähe der Welt. Może być to spowodowane swego rodzaju bojaźnią, że my nie będziemy szukali bliskości Pana, tylko bliskości tego świata. Nein, Petrus war hinter in der Apostelgeschichte völlig wiederhergestellt und war kräftig
ein Zeugnis ablegen zu können. Ale oglądamy tego samego Piotra opisanego na początku Księgi Dziejów Apostolskich, który był już całkowicie doprowadzony do swojego pierwotnego, prawidłowego stanu i z gorącego serca służącego swojemu Panu. Es kommt also nicht nur darauf an, dass wir uns einmal bekehren, sondern dass wir auch in der Gemeinschaft mit dem Herrn leben. A więc nie chodzi tylko o to, abyśmy raz kiedyś się w życiu nawrócili, ale chodzi o to, abyśmy każdy dzień żyli w społeczności z Panem. Petrus sagt dir, ich weiß nicht, verstehe auch nicht, was du sagst. Piotr tutaj się zapierał i mówił, nie wiem, o czym ty mówisz i nie znam tego człowieka. Wie konnte das bei unserem starken Petrus so kommen? Jak mogło dojść do takiej wypowiedzi z ust tak mocnego Piotra? Der Herr hatte ihn vorher gewarnt. Przecież też i wcześniej Pan go przed tym ostrzegał. Wir sehen das in den Versen 27 bis 31 unseres Kapitels. A możemy to przeczytać w naszym 14 rozdziale od wiersza 27 do 31. Der Herr hatte gesagt, alle würden ihn verlassen. Pan im to przepowiedział, wy wszyscy się zgorszycie i opuścicie mnie. Petrus beteuert über die Maß in Vers 31, wenn ich mit dir sterben müsse, werde ich dich nicht verleugnen. A w wierszu 31 oglądamy wypowiedź Piotra, który poświadczał i tym bardziej zapewniał, choćbym nawet miał umrzeć z tobą, nie zaprę się ciebie. Also einmal war es eine Warnung, die Petrus übersehen hat. A więc po pierwsze Piotr przeoczył to ostrzeżenie. Dann war es die Selbstüberhebung. Po drugie oglądamy tutaj wywyższenie samego siebie. Wenn die anderen zu Fall kommen, ich nicht. Jeśli by inni nawet upadli, to ja nie. Er erhebt sich gewissermaßen, indem er in Vers 29 auch noch sagt, wenn auch alle Anstoß nehmen, ich nicht. I oglądamy w wierszu 29 wypowiedź Piotra, który rzekł do niego, choćby się wszyscy zgorszyli, ja jednak nie. Tutaj wywyższył samego siebie w stosunku do innych. Er sagt gewissermaßen, ich bin der Beste. Czyli innymi słowy można to, te wypowiedzi streścić, ja jestem najlepszy z nich wszystkich. Dann haben wir die Begebenheit in Gethsemane. Następnie czytamy od 32 wiersza zdarzenie dotyczące ogrodu Getsemane. Der hat gesagt, wacht und betet. A Pan przecież im powiedział, czuwajcie i módlcie się. Und wir sehen, Petrus schläft ein. I oglądamy tutaj tego Piotra, który zasnął. Er beobachtet nicht sich selbst. Czyli nie obserwował samego siebie. Sondern gibt sich der Traurigkeit hin. Tylko po prostu pozwolił, aby ogarnął go smutek. Und er betet nicht. Nie modlił się. Wenn wir wachen, erleben wir und empfinden wir unsere Schwachheit und das führt uns zum Gebet. Jeżeli będziemy czuwali, to wtedy będziemy odczuwali naszą słabość, która skłoni nas do modlitwy. Auch das hat Petrus vernachlässigt. Również i tej sprawy zaniedbał Piotr. In Vers 54, a w wierszu 54 czytamy, da sehen wir, dass er an dem Feuer der Welt sitzt, że on znalazł się przy ognisku, czyli przy ogniu tego świata, und sich am falschen Ort wärmt. Aby na tym niewłaściwym miejscu rozgrzewać się. Es war natürlich kalt in der Nacht. Naturalnie było zimno w tej nocy. Aber sich da zu wärmen, wo die Welt sich wärmt. Ale czy mamy się rozgrzewać w takim miejscu, w którym grzeje się świat? Und hier in unserem Abschnitt sehen wir, wie er durch Menschenfurcht geprägt ist. A tutaj w naszym przeczytanym urywku oglądamy go, jak on z bojaźni przed ludźmi zapiera się Pana i upada. Wir haben gesehen, der Herr hatte ihn wiederholt gewarnt. Wspomnieliśmy już teraz o tym, że Pan kilkakrotnie go ostrzega. Impulse gegeben, die ihn vor dem Fall
schützen konnten. Dawał mu swego rodzaju impulsy, które mogły go ochronić przed tym upadkiem. Aber Petrus hat die impulsy überhört. Ale Piotr nie usłyszał tych impulsów. Und jetzt dieses schöne Zeugnis, was die Magd ihm gegeben hat, davon distanziert sich vollkommen. I teraz to piękne świadectwo, które dała ta służebna w stosunku do Pana Jezusa, że on jest tym Nazarejczykiem, teraz zostało ono też i urzeczywistnione. Er sagt gewissermaßen, ich habe überhaupt gar keine Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus. I on, Piotr, teraz zaczął poświadczać, że ja nie mam żadnego związku z tym Jezusem. Er geht jetzt langsam hinaus in den Vorhof. I pomału udał się w kierunku wyjścia z tego podwórka. Er merkt, das wird zu schwierig hier im Hof des Hohen Priesters. Zauważył to, że sytuacja na tym podwórku najwyższego kapłana jest za trudna dla niego. Und dann ist es das erste Mal, dass der Hahn kräht. I wtedy po raz pierwszy zapiał kogut. Nur Markus berichtet uns von diesem ersten Hahnschrei. Tylko Ewangelia Marka nam opisuje te pierwsze pianie koguta. Aber Petrus lässt sich dadurch nicht irritieren. Ale Piotr tego w ogóle nie zauważył. Lässt sich nicht aufhalten. Nie dał się powstrzymać. Bricht nicht zusammen. Nie załamał się w tym miejscu. Dann sehen wir in Vers 69, dass dort eine andere Person vorgestellt wird. A w wierszu 69 oglądamy, że następna osoba zwraca się do niego. Wenn wir das mit den anderen Evangelien vergleichen, sehen wir, dass es mehrere Personen bei der zweiten und dritten Verleugnung waren. Gdy oglądamy to zdarzenie w pozostałych Ewangeliach, to stwierdzamy, że to były różne osoby, które zwracały się po raz pierwszy i drugi i trzeci do Piotra. Hier wird ihm auch ein schönes Zeugnis auf der einen Seite ausgestellt. Również i tutaj z tej strony tej służebnej piękne świadectwo zostało też i wystawione. Es wird gesagt, dieser ist einer von ihnen. I o nim było powiedziane, to jeden z nich. Die Welt kennt nicht nur das persönliche Teil, sondern auch das gemeinsame Teil, was wir als Christen haben. Świat nie tylko zna nas osobiście, ale też i wie o tej społecznej cząstce i tej więzi, jaka jest pomiędzy nami. Wie schön ist das, wenn die Welt weiß, dass wir eine Gemeinschaft sind. Jaką to jest piękną rzeczą, jeżeli świat może o tym wiedzieć, że my mamy społeczność w tej jednej sprawie. Dass uns gemeinsam etwas kostbar ist. Że pewna rzecz dla nas społecznie jest bardzo kosztowna. Aber Petrus sehen wir hier, er leugnet wieder. Ale tu oglądamy Piotra dalej, że on znowu się zapiera. Gar keine Kraft. Nie ma żadnej siły. Petrus war doch in einer Weise ein sehr mutiger Mann. A przecież poprzednio Piotr był jednym z tych najbardziej odważnych mężów. Aber wir sehen, dass er hoffnungslos versagt. A tu oglądamy, że on beznadziejnie zawiódł. Dann kommt die dritte Verleugnung in Vers 70. I w 70. wierszu czytamy o trzecim jego zaparciu się. Wahrhaftig, du bist einer von ihnen. I ktoś powiedział do Piotra, prawdziwie jesteś z nich. Sie bestärken gewissermaßen die Aussage, die vorher schon gemacht worden war. Jeszcze potwierdzają te poprzednie wypowiedzi, które były skierowane do Piotra. Durch seine Sprache war er wohl offenbar geworden. Bo on z powodu swoich wypowiedzi, swojego dialektu, był rozpoznany przez tych ludzi. Das sagt ein anderer Evangelist. Deine Sprache verrät dich. Jeden z innych Ewangelistów też o tym dobitnie mówi, pisząc, że twój język, twoja mowa ciebie zdradzają. Wir machen eine Anwendung. I teraz możemy to zdarzenie zastosować do nas samych.
werden wir auch durch das, was wir reden, erkannt. Czy i my jesteśmy rozpoznani przez tą mowę, którą my stosujemy? Vers 71 sehen wir, dass die Reaktion des Petrus immer drastischer werden. W 71 wierszu oglądamy reakcję Piotra, która staje się coraz to bardziej drastyczna. Dieser Mann, der den Herrn bezeugt hatte. Ten mąż, który tak bardzo świadczył o Panu, der so kraftvoll in den Evangelien beschrieben wird. Który we wszystkich Ewangeliach jest opisany jako człowiek mocny we wierze, der versagt hier so. Tutaj zawodzi. Aus 2. Timotheus 2 will ich noch einen Vers lesen. Przeczytamy jeszcze z listu, drugiego listu do Tymoteusza, z drugiego rozdziału. Zweite Timotheus 2, Vers 12 und 13 lesen wir. 12 und 13. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, 12 i 13 wiersz. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy, i On się nas zaprze. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny. Albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Paulus leitet diesen Abschnitt ein, dass wir den Herrn im Gedächtnis halten sollen. Paweł ten urywek rozpoczyna słowami, że powinniśmy naszego Pana mieć zawsze w pamięci. Und das brachte ihm persönliche Leiden ein. Das brachte ihm die Leiden ein, dass er den Herrn im... I to nastawienie w jego życiu doprowadziło do tego, że musiał cierpieć dla Pana swego. Denn er ging konsequent seinen Weg mit dem Herrn. Dlatego, że on konsekwentnie szedł swoją drogą za Panem. Und dann lesen wir hier von Menschen, die ihn verleugnen. I następnie czytamy o ludziach, którzy się Pana zapierają. Dann wird der Herr uns auch verleugnen, sagt er. I pyta ich, czy i wy też chcecie się zaprzeć? Dann kann der Herr uns nicht zu Hilfe kommen. W takim wypadku Pan nie jest w stanie przyjść nam z pomocą. Er kann uns nicht Kraft geben in den Umständen. On nie jest w stanie dać nam siły w tych okolicznościach. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Ale jeżeli my bywamy niewiernymi, on dalej pozostaje wierny. Er steht unverändert zu seinem Wort. Dlatego, że on zawsze nieodmiennie dotrzymuje swojego słowa. Dann lässt er uns gehen. I pozwala, abyśmy poszli. Wie schlimm ist das, wenn wir ihn verleugnen als unseren Herrn? Jak złą to jest rzeczą, jeżeli my się zaprzemy jego jako naszego Pana. Aus 2. Petrus 2 noch eine Stelle. Jeszcze przeczytamy z drugiego listu Piotra, z drugiego rozdziału, jedno miejsce. Petrus schreibt da in seinem Hirtenbrief. Piotr napisał w swoim pierwszym liście. Vers 1. 2. Petrus 2, Vers 1. W drugim liście, w drugim rozdziale, w pierwszym wierszu napisał. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. Hier geht es o personen, die erkauft worden sind. Chodzi tutaj o osoby, które zostały odkupione. Das heißt, aber nicht erlöst sind. Ale to nie oznacza, że zostały zbawione. Auf der Grundlage von Golgatha hat der Herr nicht nur den Schatz im Acker gekauft, sondern auch den ganzen Acker erworben. Przez swoje dzieło na Golgocie nasz Zbawiciel nie tylko nabył ten skarb ukryty w roli, ale również całą rolę. Und diese Menschen sind ungläubige Menschen, 2. Petrus 1.
Ci ludzie są tutaj przedstawieni w tym drugim liście Piotra, w drugim rozdziale, jako ludzie niewierzący. Und sie verleugnen den Gebieter. I zapierają się Pana tego, który jest tym rozkazodawcą. Obwohl sie erkauft sind. Pomimo tego, że ich odkupił. Keine Gläubigen sind sie. To oni nie stali się wierzącymi. Aber wie schlimm ist es, wenn wir als Gläubige sogar ihn als Gebieter verleugnen. Ale jak złą rzeczą jest, jeżeli my jako wierzący i odkupieni Jego byśmy się zapierali. Er ist unser Gebieter. Gdyż On jest dla nas naszym rozkazodawcą. Er ist unser Herr. On jest naszym Panem. Wir verlieren jede Kraft zum Zeugnis. I w takim wypadku my byśmy stracili wszelką siłę do składania świadectwa. Wir verlieren jede Freudigkeit als Priester dem Herrn zu dienen. I stracilibyśmy wszelką radość, aby jako kapłani służyć naszemu Panu. Wenn wir nicht in innerer Gemeinschaft mit ihm vorangehen. Jeżeli nie będziemy dalej kroczyli w tej ścisłej wewnętrznej społeczności z nim. Auch Judas spricht noch einmal davon. Nawet też i list Judy nam o tym podaje. Judas 1. Pierwszy wiersz. Vers 4. Przepraszam, czwarty wiersz. List Judy, czwarty wiersz. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Auch hier sind es gottlose Menschen, Ungläubige. Tutaj też oglądamy bezbożnych, niewierzących ludzi. Sie lehren, dass man in Ausschweifung leben kann. Którzy zaczęli nauczać, że można również żyć w życiu rozpustnym. Und sie verkehren somit die Gnade Gottes. I tym samym oni wywracają tą łaskę Bożą. Der Herr redet jetzt zum zweiten Mal. W przypadku Piotra czytamy o tym, że kogut po raz drugi zapiał. Petrus hat dreimal den Herrn verleugnet. A Piotr trzykrotnie zaparł się swojego Pana. Und jetzt erinnert er sich an die Worte des Herrn. I czytamy, że w tym momencie on przypomniał sobie słowa Pana. Jetzt gehen wir mal zu Lukas 22. Przejdźmy teraz do Łukasza, do 22 rozdziału. Da finden wir noch ausführlichere Mitteilung. Tutaj znajdujemy bardziej rozwinięty opis. Lukas 22, vers 61. 61 wiersz. Łukasza 22 rozdział, 61 wiersz. A Pan obróciwszy się, spojrzał na Piotra i przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł: zanim kur dziś zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Die erste Handlung ist hier, dass der Herr sich umwandte. Pierwszą czynność opisaną w tym wierszu oglądamy w postaci tego, że Pan się odwrócił. Die Menschen waren voller Hass. Ludzie otaczający go byli pełni nienawiści. Sie wollten seinen Tod. Wszyscy żądali jego śmierci. Aber der Herr hatte trotzdem noch einen Augenblick für Petrus über. Ale Pan pomimo tego miał jeszcze tą chwilkę, którą poświęcił Piotrowi. Er blickt sich um. Obrócił się i spojrzał na niego. Der blickt auch heute dich und mich an. On również też spogląda dzisiaj na ciebie i na mnie. Ob wir in so einem Zustand sind wie Petrus jetzt oder ob unsere Beziehung gut ist. I chcę stwierdzić, czy nasz stan jest taki, jak w tamtym dniu Piotra, a może jest dobry stan. Eine ganz persönliche Zuwendung des Herrn uns gegenüber, davon dürfen wir sicher sein. Jest to naprawdę rzeczą pewną, że Pan może do nas zawsze zwrócić się
bardzo osobistym spojrzeniem na nas. Was war das wohl für ein Blick? Jakież to było spojrzenie? Ein Blick voller Hass. Czy to było spojrzenie pełne nienawiści? Voller Zorn. Czy to było spojrzenie pełne gniewu? Voller Bitterkeit. Pełne zgorzknienia? Die Jünger hatten ihn ja alle verlassen. Wiemy, że wszyscy uczniowie Pana opuścili. Judas hatte ihn verleugnet. Judasz dodatkowo się zaparł go. Und jetzt kam das auch noch hinzu, dass Petrus ihn verleugnete. Judas hat ihn verraten. Przepraszam, Judasz go zdradził, a teraz doszło jeszcze do tego, że Piotr się go zaparł. Wie gut hätten wir verstehen können, wenn der Herr ärgerlich gewesen wäre. I z pewnością moglibyśmy to zrozumieć, jeżeli Pan byłby taką sytuacją zgorszony. Aber es war sicherlich ein Blick der Liebe. Ale z pewnością było to spojrzenie pełne miłości. Ein Blick, den Petrus ins Herz traf. Było to spojrzenie, które dotknęło Piotra do głębi serca. Der Blick des Herrn beschönigte nichts. Ale również też spojrzenie Pana niczego nie oszczędza. Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Czytamy o tym, że Jezus Chrystus stał się łaską i prawdą. Die Wahrheit steht alles so da, wie es tatsächlich ist. Ta prawda widzi wszystko tak dokładnie, jak to w rzeczywistości jest. Aber die Liebe gibt ein neues Motiv. Ale miłość daje nowe zmotywowanie. Vielleicht hat in dem Blick des Herrn gelegen, Petrus, ich liebe dich genau so wie früher. I może to spojrzenie dla Piotra od razu było zrozumiałe, że odebrał to tak: Piotrze, dalej ciebie miłuję jak i poprzednio. Wir brauchen nie das Bewusstsein der Liebe des Herrn Jesus mehr als dann, wenn wir gesündigt haben. Nigdy więcej tak mocno nie potrzebujemy spojrzenia naszego Pana, jak w momencie, gdy zgrzeszymy. Petrus weint bitterlich. Czytamy o tym i Piotr gorzko zapłakał. Welche Reaktion hat das Wort Gottes auf mein Herz? A teraz pomyślmy, jaką reakcję wywołuje Słowo Boże na nas? Welche Reaktion hat mein Versagen? I w jaki sposób my zareagujemy, gdy stwierdzimy, że zawiedliśmy? Bei Petrus war es ein durchschlagendes Ergebnis. Dla Piotra była decyzja natychmiastowa. Petrus war kein sentimentaler Mensch. Gefühlsbetonter Mensch. Petrus war kein gefühlsbetonter Mensch. Kein. Piotr nie był człowiekiem, który był sentymentalny i kierowany uczuciami. Und doch bricht er hier vor dem Herrn zusammen. A jednak on tutaj się całkowicie załamał przed Panem. Er sah sich einfach in die Gegenwart des Herrn, der Liebe ist und Licht ist, versetzt. On tutaj siebie samego widział w obecności tego Pana, który jest światłością i miłością. In seiner Liebe hatte der Herr ihn vorher gewarnt. Bo przecież Pan w swojej wielkiej miłości wcześniej go przed tym ostrzegał. Lukas sagt, ich habe für dich gebetet. A ewangelista Łukasz to podaje, że Pan powiedział, a ja się modliłem za tobą. Dann war es der Blick des Herrn, der ihn wieder zurechtbrachte. Ale dopiero to spojrzenie Pana doprowadziło Piotra do uporządkowania. Und dann gab es ein Treffen unter vier Augen. A wiemy również, że potem również też i nastąpiło spotkanie Pana z Piotrem w cztery oczy. Dann kamen die drei Fragen des Herrn Johannes 21. I wtedy zostały postawione mu te pytania, o czym czytamy w Ewangelii Jana w 21 rozdziale. Hast du mich lieber als diese? Czy miłujesz mnie więcej niż pozostali? Eine Anspielung darauf, dass Petrus sich über die Mitjünger erhoben hatte. Jest to zobrazowanie tego, co wcześniej Piotr sam powiedział ustami swoimi, że ja ciebie więcej miłuję niż pozostali. Liebst du mich? I pyta Pan go, miłujesz mnie? Ist wirklich echte Liebe da?
Czy rzeczywiście prawdziwa miłość jest w tobie? Dann muss er sagen, hast du mich lieb? Pan musiał mu powiedzieć, czy ty mnie umiłowałeś? Dieser schwachere Ausdruck der Liebe. O, jakże to była, był słaby wyraz miłości. Und Petrus muss sagen, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. I Piotr musiał wyznać, Panie, ty wiesz wszystko. Ty to też wiesz, że ja ciebie miłuję. Als der Herr mit Petrus unter vier Augen zusammenkam, da hat Petrus sicherlich ein Bekenntnis abgelegt. I gdy Pan spotkał się z Piotrem wcześniej w cztery oczy, to możemy być tego pewni, że Piotr również też i doszedł do tego punktu, aby swój zawód, że Pana zawiódł, wyznać mu dokładnie. Ohne Bekenntnis gibt es keine Vergebung. Dlatego, że my też czytamy, że bez wyznania nie ma przebaczenia. Wir lesen erst Johannes 1, Vers 9 dazu. Przeczytamy jeszcze do tego z pierwszego listu Jana, z pierwszego rozdziału, dziewiąty wiersz. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, dziewiąty wiersz. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Gott ist gerecht im Hinblick auf das Opfer des Herrn Jesus, dass er uns die Sünden vergibt. Bóg jest sprawiedliwy i biorąc pod uwagę dzieło ofiary naszego Pana, on te grzechy przebacza. Sofort, wenn wir ein aufrichtiges Bekenntnis abgeben, wird die Sündenschuld vergeben. Natychmiast, jak tylko złożymy przed nim szczere wyznanie naszych grzechów, cała wina bywa nam przebaczona. Aber er reinigt von aller Ungerechtigkeit ist eine zweite Seite. Ale oczyszcza nas od wszelkiej nieczystości, nieprawości, to jest już druga strona. Die Reinigung, das ist ein Prozess. Oczyszczanie jest to proces rozciągnięty w czasie. Wird in dem Reinigungswasser vorgebildet, 4. Mose 19. Zostało to zobrazowane przez oczyszczenie wodą, opisane w czwartej Księdze Mojżeszowej w 19 rozdziale. Und da wird gesagt, am siebten Tag wird er rein sein. I jest tam w tym miejscu napisane, że dopiero siódmego dnia ten człowiek będzie określony przez kapłana jako czysty. Bei der Reinigung geht es mehr um die Motive, die uns zu den Sünden veranlasst haben. W przypadku tego oczyszczenia chodzi właśnie o te motywy, które spowodowały, że żeśmy upadli. Nein, Sünde ist keine Bagatelle. Nie, grzech to nie jest rzecz bagatelna. Wir sollten Sünde nie leichtfertig nehmen. Nigdy nie traktujmy grzechu lekkomyślnie. Schwachheit, haben wir gesagt, kennzeichnet uns alle. Słabości, to myśmy już powiedzieli, tym się wszyscy charakteryzujemy. Mit Schwachheit hat er Mitleid. Bo ze słabościami Pan ma w stosunku do nas swoje współczucie. Aber nie hat er Mitleid mit Sünde. Ale nigdy nie będzie miał współczucia w stosunku do naszych grzechów. Wir fassen zusammen, in diesem Abschnitt haben wir gesehen, wie Petrus versagte. I możemy teraz podsumować ten urywek, mówiący o tym, jak Piotr zawiódł. Die Worte des Herrn wurden von ihm nicht ernst genommen. Słowa jego Pana nie zostały przez niego wcześniej poważnie potraktowane. Der Hahnenschrei hat Petrus nicht zur Umkehr gebracht. Nawet i tego pianie koguta nie doprowadziło Piotra do opamiętania. Aber der Blick des Herrn. Dopiero spojrzenie Pana. Der Herr hat ihn zurechtgebracht und so will er auch uns immer wieder zurechtbringen. Pan go doprowadził również z powrotem do odrestaurowania jego stosunku z nim. Tak samo też i Pan będzie czynił z nami. Das Versagen des Petrus, aber die Treue des Herrn. Oglądamy tutaj ten zawód, jaki sprawił Piotr, ale z drugiej strony wierność naszego Pana.
In dem nächsten Abschnitt wird gezeigt, wie der Herr vor dem hohen Priester ist. W następnym urywku, począwszy od pierwszego wiersza 15 rozdziału Marka, oglądamy, jak Pan stoi przed sędziami. Die Verhandlung vor dem Synedrium wird hier nur in einem Vers zusammengefasst. Cały proces tego przesłuchania przed Radą Najwyższą, zwaną Synedrium, streszczony jest tylko w jednym pierwszym wierszu. Drei Personengruppen werden vorgestellt. Trzy grupy różnych osób zostały tu przedstawione. Die hohen Priester. Najwyżsi kapłani. Es waren diejenigen, die die höchste Stellung hatten. To byli ci, którzy zajmowali najwyższe duchowe stanowiska. Es waren die Ältesten, die die meiste Erfahrung hatten. Ale również też i tu mowa jest o Radzie Starszych, czyli o tych mężach, którzy mieli największe doświadczenie w Izraelu. Und es waren die Schriftgelehrten, die die größte Erkenntnis hatten. Ale również też i mowa jest tutaj o nauczonych w Piśmie, czyli o takich, którzy mieli najlepsze poznanie Słowa Bożego. Wir können die höchste Stellung haben. A więc to oznacza, że my możemy mieć najwyższe stanowiska tego świata. Wir können die meiste Erfahrung haben. Możemy mieć największe doświadczenie ze wszystkich ludzi tego świata. Wir können auch die größte Schriftkenntnis haben. Możemy mieć nawet najlepsze poznanie Pisma Świętego. Und doch total versagen. A jednak totalnie możemy zawieść. Denn alle Personengruppen sind sich einig in ihrem Synedrium. Dlatego, że wszystkie te grupy tych osób zjednoczyły się w tym synedrium. Jetzt werden drei Tätigkeiten vorgestellt. I czytamy w tych wierszach o trzech czynnościach. Die erste, sie binden Herrn. Pierwsza z nich to związali Pana. Trotz dieser Vorzüge band man den Herrn. Pomimo jego wszystkich przymiotów pozytywnych, Pana związano. In welch einem Segen hatten diese Hände gewirkt? A przecież z jak wielkim błogosławieństwem były czynne te ręce. Er war wohltuend und heilend umhergegangen. On dobrze czynił wszystkim, jak pasterz i szedł przed tym ludem. Nein, man war sich einig, diese positiven Handlungen wollte man nicht mehr. I tutaj doszli jednomyślnie do tego stwierdzenia, nie chcemy więcej tych pozytywnych jego działań. Die nächste Tätigkeit ist, dass sie ihn wegführen. Następną czynnością to jest to, że go wyprowadzili. In der christuslosen Christenheit ist genauso. W tym pozbawionym Chrystusa otaczającym nas chrześcijaństwie sytuacja wygląda dokładnie tak samo. Die Tätigkeit des Herrn, die Tätigkeit des Geistes will man nicht mehr, man bindet. Nie chce się tej czynności Pana ani samego Pana i dlatego się go wiąże i odprowadza. Man führt auch weg. Wyprowadza się go. Wir möchten deine Person nicht mehr haben. Nie chcemy tej osoby wśród siebie. Und die dritte Steigerung ist, sie führen ihn zu Pilatus, sie bringen ihn zu Pilatus, überliefern ihn Pilatus. I następną czynnością było to, co czytamy, i wydali go Piłatowi. Wir sehen hier also eine Steigerung in den Tätigkeiten. Widzimy tu również też i stopniowanie tych czynności. Das war eine ganz große Demütigung für einen Juden, wenn den Nationen überliefert wurde. Było to bardzo wielkim upokorzeniem dla każdego Żyda, gdy musiał być wydany w ręce pogan. Israel war das auserwählte Volk Gottes. Przecież Izrael był tym wybranym ludem Bożym. Sie waren gewissermaßen die Krönung der Menschheit. Można by to tak określić, oni byli tym ukoronowaniem całej ludzkości na ziemi. Aber auch diese zusätzliche Demütigung hat man dem Herrn gegeben, ihn dem Nation zu überliefern. I nie zaoszczędzono tego dodatkowego upokorzenia dla Pana, aby go wydać w ręce pogan. War man nicht frei, den Herrn zu töten? War man nicht frei, den Herrn zu töten? Man konnte den Herrn töten. Można było Pana zabić. Das haben wir nur Lukas 4. In Nazareth wollten die Menschen den Herrn von dem Felsen hinabstürzen. Czytamy o tym też i w Łukasza w 4 rozdziale, gdy Pan jako ten Nazarejczyk
został przez ludność tego miasta wyprowadzony, aby go strącić ze skały. In Apostelgeschichte 7 wird Stephanus von den Juden gesteinigt. W Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale czytamy o tym, że też i Szczepan został przez Żydów ukamionowany. Aber nein, diese zusätzliche Demütigung, auch noch in die Hand der Nation überliefert zu werden, das sollte Realität werden. Ale oni chcieli jeszcze dokonać tego dodatkowego upokorzenia w stosunku do Pana, wydając go w ręce Piłata, który pochodził z narodów, czyli z pogan. Auch von dieser Demütigung hatte der Herr in seinen Vorankündigungen gesprochen. Również i co do tego upokorzenia Pan we wcześniejszych swoich wypowiedziach przepowiadał to. Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? A Piłat zapytał go, czy ty jesteś królem żydowskim? Jetzt antwortet der Herr, du sagst es. A on odpowiedział mu, ty to mówisz. Im Hinblick auf die Aussagen seiner Person ist er ganz klar und eindeutig. Jeżeli chodzi o wypowiedzi dotyczące jego własnej osoby, to odpowiedzi Pana są jasne i dobitne. Er hat das gute Bekenntnis festgehalten vor Pilatus. Czytamy o nim, że on dobre świadectwo złożył przed Piłatem. Dann wird in Vers 3 gesagt, dass die hohen Priester ihn anklagten. A w wierszu trzecim jest napisane, że arcykapłani oskarżali go. Sie klagen ihn viele Dinge an. Oskarżali go o wiele rzeczy. Wenn wir das in den anderen Evangelien vergleichen, sehen wir, dass die Anklagepunkte sehr unterschiedlich waren. Gdy porównamy to z innymi Ewangeliami, to stwierdzimy, że punkty tego oskarżenia różniły się w poszczególnych opisach ewangelistów. Und kein Anklagegrund hatte eine Berechtigung. Ale gdy weźmiemy je wszystkie pod uwagę, to żadne oskarżenie nie miało najmniejszego uzasadnienia w stosunku do osoby naszego Pana. Pilatus wusste ja übrigens auch, dass sie ihn aus Neid überliefert hatten. Nawet sam Piłat domyślił się tego, że on został wydany z zazdrości. Er fragt einfach, antwortest du nichts? I po prostu pyta go, nie odpowiadasz na to? Dieser Herr hat den großen Widerspruch von Seiten der Sünder gegen sich erduldet. Ten wielki Pan, on wycierpiał tego, te wielkie sprzeciwy ze strony tych wszystkich oskarżycieli. Aus Psalm 38 möchte ich noch etwas dazu lesen. Chcielibyśmy przeczytać jeszcze co do tego wyrażenia z Psalmu 38. Psalm 38, Vers 13 bis 15. Psalm 38 od 13 do 15 wiersza. Zastawiają sidła ci, co godzą na życie moje, a ci, którzy życzą mi nieszczęścia, grożą zagładą i nieustannie knują podstępy. Lecz ja, jak człowiek głuchy, nie słyszę i jestem jak niemy, który nie otwiera ust swoich. Stałem się jak mąż, który nie słyszy i który nie ma odpowiedzi w ustach swoich. Der Herr hat das zutiefst empfunden. Pan to do głębi odczuwał. Auch wenn er hier geschwiegen hat. Nawet jeżeli on milczał. Aber er hatte als der wahre Knecht keinen Auftrag, sich zu rechtfertigen. Ale on jako ten prawdziwy sługa nie miał tutaj zlecenia, aby w jakikolwiek sposób siebie samego bronić. Und so schwieg er, um auch vor Pilatus Gnade Gottes sichtbar werden zu lassen. I dlatego też on milczał, aby przed tym Piłatem ujawniła się wielka łaska Boża. Pilatus versteht das nicht. Piłat nie był w stanie tego zrozumieć. Jeder Mensch redet, wenn es ums Ganze geht, ums Leben geht. Każdy człowiek by się przecież bronił, gdyby chodziło o jego własne życie. Aber der Herr schwieg. Ale Pan milczał. Seine Kraftfülle lag darin zu schweigen. To właśnie w tym leżało źródło jego siły, że milczał. Wie haben wir vorhin gesungen? Poprzednio też śpiewaliśmy o tym. Deine Leiden offenbaren Herrlichkeiten. Twoje cierpienia objawiają chwałę.
So sehen wir, dass der Herr konsequent als Diener seinen Weg ging. I tak oglądamy, że Pan konsekwentnie jako sługa szedł swoją drogą. Im Gegensatz zu Petrus, der versagte. W przeciwieństwie do Piotra, który zawiódł. Der Herr hat Petrus zurechtgebracht. Der Herr hat Petrus zurechtgebracht. Pan doprowadził później Piotra do właściwego jego stanowiska. Und er durfte ein kraftvolles Zeugnis sein. I Piotr mógł stać się świadectwem dla Pana pełnym mocy. Ein Zeugnis davon ist die Apostelgeschichte. Świadczą o tym wszystkie zdarzenia opisane w Księdze Dziejów Apostolskich. Aber auch die zwei Petrusbriefe. Ale również też i dwa listy Piotra. Manchmal müssen wir selbst diese Erfahrung machen, durch Versagen. Czasami też i my musimy sami przejść przez tego rodzaju doświadczenia, że zawiedziemy. Wenn wir nicht mehr durch Respekt vor dem Wort Gottes und der Person des Herrn unseren Weg gehen. Jeżeli nie będziemy kroczyli naszą drogą życia, respektując wypowiedzi Słowa Bożego. Aber durch Buße, durch Reue wird die Seele wieder zurechtgebracht. Ale na skutek żałowania tego, co się stało, na skutek pokuty i wyznania możemy wrócić na właściwą drogę. Und wenn wir zurechtgebracht werden, dann ist es immer die Liebe des Herrn gewesen. A jeśli my znajdziemy się z powrotem na właściwej drodze, to tylko i wyłącznie z miłości i łaski naszego Pana.